Są podpisy składane w zaciszu gabinetów. Są też takie, którym towarzyszą błyski fleszy i obiektywy kamer. Ten, złożony w piątek przez starostę na pozwoleniu na budowę szpitala wojskowego w Legionowie, bez wątpienia należał do tych drugich. I nic dziwnego, skoro szef powiatu czynił swą powinność w obecności zwierzchnika resortu obrony oraz dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, którego placówka będzie filią. Niecały. Rok temu, w ślad za decyzją obecnego tutaj pana ministra obrony narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny przystąpił do opracowania koncepcji budowy, organizacji i funkcjonowania szpitala w Legionowie. W koncepcji tej określiliśmy szczegółowo warunki funkcjonowania szpitala, ale również wskazaliśmy zakresy usług medycznych, jakie zamierzamy w tym szpitalu oferować. Po 12 miesiącach dysponujemy pozwoleniem na budowę. To bardzo ważna informacja, ważne wydarzenie, zwłaszcza z punktu widzenia potencjalnego wykonawcy inwestycji, którego wyłonimy w kończącym się dokładnie za 11 dni postępowaniu przetargowym. Myślę, że my tutaj, reprezentujący mieszkańców Powiatu Legionowskiego, zobowiązani jesteśmy przede wszystkim do wiarygodności. I tę wiarygodność wydaje się, że przywracamy dzisiaj, udzielając pozwolenia na budowę. Szpitala w Legionowie, filii Wojskowego Instytutu Medycznego. Co więcej, dajmy mieszkańcom Powiatu Legionowskiego coś, czego do tej pory nie mieli. Mam nadzieję, damy za chwilkę i wierzę w to, że tak będzie, wchodząc jesienią na budowę. To dzisiaj nie padło, ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że jesienią jeszcze będzie można rozpocząć budowę szpitala a mianowicie bezpieczeństwo, ta odległość między szpitalem a miejscem, z którego ten pacjent jest zabierany jest szalenie istotna i żaden najlepiej wyposażony oddział na Brudnie w Nowym Dworze Mazowieckim, z całym szacunkiem dla, tego, dla tych jednostek, czy w Półtusku, nie zapewni bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, bo, bo intensywna, bo, 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 bo pomoc medyczna musi, musi pojawić się natychmiast. Wedle słów szefa Monu Szpital ma służyć żołnierzom Wojska Polskiego, zwłaszcza tworzonej 18. Dywizji Zmechanizowanej, lecz także mieszkańcom Legionowa i Powiatu. Moim celem jako Ministra Obrony Narodowej jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby potencjał, jakim dysponuje Wojsko Polskie, był wykorzystywany dla wzmocnienia zdolności obronnych, ale także żeby mogli z niego korzystać mieszkańcy. W związku z tym moja decyzja o tym, żeby utworzyć filię WIMU szpitala znanego, szpitala, którego centrala mieści się w Warszawie przy ulicy Szaserów, żeby filia właśnie powstała w Legionowie. To jest ważne, żeby Legionowo, które jest z wojskiem polskim związane od zawsze Chociażby nazwa miasta Legionowa wywodzi się od Legionów Marszałka Piłsudskiego, żeby w Legionowie wojsko było obecne, żeby więcej było obecne wojska polskiego w Legionowie, no ale żeby mieszkańcy Legionowa, którzy w jakiejś części są związani z Wojskiem Polskim, mogli korzystać również z tego potencjału, jaki tworzy Wojsko Polskie. Legionowski szpital powstanie na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską. Budynek będzie miał podziemny parking i pięć kondygnacji naziemnych. Znajdą się w nim oddziały kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii oraz intensywnej opieki medycznej. Istotnym wsparciem dla Izby Przyjęć ma być interdyscyplinarny oddział obserwacyjny. W nowej placówce zatrudnienie znajdzie ćwierć tysiąca osób. Będą pracowali wybitni specjaliści, bo takich wybitnych specjalistów zatrudnia WIM, a więc Wojskowy Instytut Medyczny. To są rzeczywiście lekarze należący do najlepszych w Polsce, a więc gwarantujący to, że poziom leczenia w tym szpitalu będzie wysoki. W szpitalu na piaskach przewidziano 90 łóżek, trzy nowoczesne sale operacyjne oraz pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym również dedykowane profilaktyce najczęściej występujących chorób nowotworowych. Funkcjonująca obecnie przychodnia wojskowa zostanie zintegrowana ze szpitalem i działać będzie nadal. Z punktu widzenia harmonogramu realizacji inwestycji, właśnie minęliśmy, szanowni państwo, półmetek, a zatem dużo za nami. Sporo jeszcze przed nami, ale kroku zwalniać nie będziemy i tę inwestycję na pewno dopniemy. Dziękuję bardzo. Budowa Legionowskiego Szpitala Wojskowego ma ruszyć jeszcze tej jesieni.